Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest pan doktor Jacek Pypeć z Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie doktorze, halitoza, czyli nieprzyjemny zapach ust, to jest powszechna przypadłość. Amerykanie zaliczyli ją do chorób i nadali jej numer statystyczny. U nas problem wciąż jest lekceważony, choć może utrudniać życie. Tak, rzeczywiście. A tak naprawdę to też inna nazwa jest fetorexore, nieprzyjemny zapach z ust. Tak. Okazuje się, że na to zwracali uwagę już bardzo, bardzo dawno ludzie, bo nawet w księdze Hioba można wyczytać ciekawostkę taką, żonie mój oddech niemiły. Ale wracając do tematu, oczywiście jest to, ten zapach jest nieprzyjemny zarówno dla tego, który go ma, jak i dla otoczenia, prawda? Panie doktorze, ale jak sprawdzić, czy ma się nieświeży oddech? Są sposoby na to. No i pierwszym takim sposobem to jest zapytanie bliskiej osoby. Zapytanie bliskiej osoby, no oczywiście. No tak, ale to jest taka trochę nieprzyjemna sprawa. Nieprzyjemna rzecz. Natomiast myślę, że ten zapach również sami czujemy. To nie tylko poczucie tego, że od nas się oddalają ludzie, kiedy do nich się zbliżamy, tak? Swoją twarz. No dobrze, no więc, a jak możemy sprawdzić, zanim przejdziemy do tego, dlaczego mamy taki nieświeży oddech, to jak jeszcze możemy sprawdzić ten nieprzyjemny zapach? Bo zapytanie kogoś bliskiego, no to czasami się wstydzimy. Jak można sprawdzić, czy mamy nieprzyjemny zapach? Możemy. Ja znalazłam na przykład taki sposób, że szeroko trzeba otworzyć usta. O, to pan oczywiście doktor wie. Trzeba szeroko otworzyć usta, leciutko przyłożyć do tych ust swoją własną dłoń i zrobić duży wydech. Oczywiście nosem wciągając powietrze poczujemy rzeczywiście, że to jest coś nieprzyjemnego. Mhm. Albo można maksymalnie wysunąć język i tylną część języka kilka razy potrzeć palcami, a następnie powąchać palce. Albo szczoteczką do zębów. Kiedy myjemy w pierwszych ruchach te zęby, tą szczoteczkę wystarczy leciutko powąchać i już wiemy, że no, nie jest to ten zapach, który powinniśmy mieć. No i jeszcze nić dentystyczną również możemy tutaj też powąchać. Tak. Gorzej jak ktoś ma na przykład kłopoty z węchem, prawda? No to kłopoty z węchem. No na przykład. No dobrze. Jaka jest najczęstsza wobec tego przyczyna tego nieprzyjemnego oddechu, bo to jest chyba zaniedbanie jednak jamy ustnej? Najczęściej jest to wynikiem zaniedbania jamy ustnej, złej higieny jamy ustnej, brak lub niska skuteczność higienizacji jamy ustnej. Kolejna sprawa to choroby zębów. To jest próchnica tych zębów, czy też występujące zmiany zgorzelinowe w zębach. Kolejna sprawa to zmiany dotyczące błony śluzowej, przyzębia. Wiemy o tym, że w chorobach dziąseł, a konkretnie w parodontozie, ten nieprzyjemny zapach z ust również wydobywa się. No, kolejna sprawa to grzybice jamy ustnej. U dzieci szczególnie to widać wtedy, kiedy mamy drożdżowe zapalenie jamy ustnej, mamy afty, mamy różnego rodzaju naloty, ale i też taka rzecz, o której może nie wynika ona, prawda, z zapaleń, jeżeli już jesteśmy przy dzieciach, to ulewanie się pokarmu u noworodków, prawda? Wtedy też możemy mieć to poczucie tego nieprzyjemnego zapachu z ust malutkiego dziecka. No, już jak mówiłem, przy tych zmianach w jamie ustnej możemy również
ten nieprzyjemny zapach mieć z powodu występowania owrzożeń, przetok. No i kolejna sprawa to zaleganie resztek pokarmowych. Wielu z nas, wiele ludzi nosi uzupełnienia protetyczne w postaci protez, czy też uzupełnień stałych, mostów. I to zaleganie resztek pokarmowych, złe czyszczenie tych uzupełnień, no, powoduje, że to wydzielanie tego zapachu jest złe. Również stomatolodzy obserwujemy takie zjawisko jak zmniejszone wydzielanie się śliny w jamie ustnej, kserostomia. Tak, to jest to jeden z objawów choroby, która no, praktycznie biorąc jest już określana jako chorobą światową, myślę tu o cukrzycy. Tak, to oprócz tego zmniejszonego wydzielania śliny widzimy również to zjawisko poczucia zapachu acetonu, tak? Czyli ketonemia. Czyli co to takiego? Czyli no, mamy przemiany aminokwasów, przemiany białek, przemiany, które występują w trakcie tak, tej choroby. No i ten zapach jest rzeczywiście bardzo, bardzo nieprzyjemny. Panie doktorze, ten niedostatek śliny to nie zawsze to jest ta przyczyna choroby, prawda? Tak. Ale w nocy na przykład jak śpimy, no to wydzielanie śliny jest mniejsze. No i budzimy się rano i ten zapach właśnie występuje. Taki nieprzyjemny. Czy zgodzi się pan ze mną, czy niespecjalnie tu? Myślę, że no, oczywiście, że ma pani rację. Człowiek wydziela w nocy mniejszą ilość śliny. Tylko bym powiedział, że nie jest to typowym brakiem wydzielania śliny, co myślę, że może niedokładnym wymyciem zębów, przepłukaniem jamy ustnej, przed pójściem spać, gdzie, jak wiemy, w jamie ustnej bytuje olbrzymia ilość bakterii. 400 mamy, chyba. Tak. Do tego mamy cieplutko, prawda? Więc no właśnie, temperatura sprzyja. I klimatyzacja też, którą teraz tak ostatnio kochamy. I klimatyzacja, więc wysuszanie, czy też no, nawet sam fakt spania w pomieszczeniu, w którym jest bardzo wysoka temperatura, z obniżoną wilgotnością, no, powoduje wysuszanie śluzówek. I to wysuszanie tak. śluzówek z kolei powoduje, że mamy taki brzydki zapach, bo się rozwijają bakterie. Rozwijają się bakterie, następuje proces bakteryjny rozkładu aminokwasów, które pochodzą z białek i glikoproteidów, więc cały proces gnilny rozpoczyna się i to jest tą przyczyną tak, występowania tego Panie zapachu. Panie doktorze, czyli jeżeli w 90% ten przykry zapach z ust mamy z powodu zaniedbań higienicznych, to znaczy, że my się go możemy po prostu pozbyć. Tak, tego możemy się pozbyć. Natomiast oczywiście są przyczyny ogólnoustrojowe, tak, no, które należałoby leczyć, tak, bo tutaj mamy, ponieważ można by powiedzieć tak, że ten przykry zapach z ust nie jest tylko objawem, ale również jest czegoś przyczyną. I tą przyczynę wówczas należy znaleźć. No, Amerykanie dali tutaj jednostkę chorobową, my nie daliśmy. No to już wynika z tego, że to jest jakaś przyczyna, czyli jest to, krótko mówiąc, choroba. Nie jest to krótko choroba. Mhm. Tylko, jak mówię, tą chorobę trzeba znaleźć. Ona może tkwić w różnych... Przyczynę tej choroby może tkwić w różnych częściach naszego ciała.
No mamy tutaj przykład choćby zapalenia żołądka. Ten nasz znany wszystkim bakteryjne zapalenie Helicobacter, prawda? Występujące wówczas u tych ludzi bardzo często refluksy żołądkowo-przełykowe. Czyli wydzielanie treści, cofanie się treści pokarmowych z żołądka, no, o charakterze bardzo kwaśnym i nieprzyjemnym. Tak? Ale przecież ten zapach leży również w zapaleniach górnych odcinków dróg oddechowych. Czyli zatoki? Zatoki, zapalenie migdałków podniebiennych. Schorzenie gardła? No właśnie, w kryptach migdałków bytujące ropnie, stany zapalne, tak. No, nawet ludzie nie zdają sobie sprawy, chyba może i wielu też, że przewlekłe zapalenie oskrzeli. Daje również ten przykry zapach ZUS. A co się dzieje z tymi chorymi migdałkami? Bo możemy mieć częste anginy, wtedy w tych migdałkach tworzą się takie, jak to się nazywa? Migdałki posiadają krypty, czyli krypty, tak zwane zagłębienia. No właśnie, i w tych kryptach osadzają się drobne ustroje. Tak. I często są to takie kulki, które niektórzy czują w ustach. Czują w ustach te kulki. W trakcie kaszlu, odkrztuszania, bardzo często te kulki, jak pani mówi, odrywają się i przechodzą do jamy ustnej, dając absolutnie przykry zapach. No dobrze, ale to są już takie objawy typowo chorobowe, takich chorób, które możemy zdiagnozować w momencie, kiedy pójdziemy do lekarza, czyli lekarz może postawić diagnozę. Tak, no i to praktycznie biorąc, to gro tych schorzeń leży po stronie takich dwóch specjalności, laryngologii i gastrologii. I tutaj by trzeba było się udać po poradę do tych specjalistów, tak, by leczyć przyczynę, tak, chorobę tegoż organu. No tak, ale to jest tylko 10% tylko tych 10%, chorób, tak. A 90% to jednak jest ta higiena jamy ustnej, więc wróćmy teraz do tej higieny jamy ustnej. No i co? Wiadomo, że trzeba zęby myć. Jak nie umyjemy dobrze zębów na noc na przykład, albo w dzień, no to mamy przykry zapach z ust. Albo wcześnie rano, albo cały dzień. Tak, ale trzeba pamiętać o tym, że czasem trzeba może i częściej przepłukać, czy też odświeżyć jamę ustną, no ponieważ przykry zapach z ust jest również przyczyną spożywania niektórych pokarmów. Prawda? Wiemy o tym, że ten cebula, zapach będzie czosnek. No a przecież pani redaktor, a używki. Tak? Alkohol, papierosy. Palenie tytoniu. To wtedy no, trzeba by było zastosować różne preparaty, które istnieją na rynku jako gotowe preparaty do odświeżania jamy ustnej, ale są też i proste domowe sposoby. A jak domowe, tak? To jak? Domowy sposób to na przykład rozcieńczenie wody utlenionej w stosunku 1:10. Do płukania. Takiej wody utlenionej 3% jak kupujemy w aptece? Taką właśnie jak kupujemy 1:10, czyli 1 na przykład taką buteleczkę wlewamy i do tego 10 razy tyle wody. No tak. No, ale to, i to sobie płuczemy. Wie pan, że są specjaliści, którzy 1% takim płynem też potrafią płukać. I uszy też sobie tym zalewają. Pani redaktor, ale jest różna wrażliwość ludzka na skład wody utlenionej, tak? Czyli konkretnie na perchydrol i dlatego... Czyli poparzyć sobie dlatego można. Dlatego można poparzyć sobie śluzówkę i bym nie polecał... Czyli z tego rezygnujemy. Czyli jednak trzeba zmieszać z wodą. No, regularne picie w małych ilościach wody mineralnej to nam pomoże? Nawilżamy ustną. Też nam pomoże, ale...
Może jeszcze inne proste sposoby. Jakie? Jakim jest kwas borny? Mhm. Kwas borny. Roztwór boraksu. Prawda? Czyli kupujemy w aptece? Kupujemy w aptece, robimy sobie roztwór i sobie płuczemy jamy ustne. Ale trzeba wiedzieć też, że są środki spożywcze, które zmieniają bardzo fajnie nasz zapach z ust. Na przykład marchew. A na seller, przykład pietruszka zielona. Pietruszka zielona. Mhm. Tak, twaróg. No z takich innych preparatów występują tabletki, które można kupić do ssania w aptece. I te tabletki zawierają w swoim składzie mentol, cynk, tymianek. Rzeczywiście. Jakbyśmy kupili tymianek i żuli ten tymianek, to można, czy nie? Ja myślę, że trzeba było trochę ten tymianek rozpuścić, a nie żuć, bo jednak on pozostanie nam w przestrzeniach międzyzębowych i może wymagać jeszcze ponownego oczyszczania. Mhm. A mycie to wiadomo, płukanie też, a gumy do żucia. Bardzo często stosujemy gumy do żucia. Dobry sposób? Tak, no my gumy do żucia jako stomatolodzy polecamy, ale nie do żucia cały dzień na okrągło, tak? Bo będą później różnego rodzaju zmiany choćby w stawach skroniowo-żuchwowych, ale to żucie w granicach do 15 minut, 10-15 minut powoduje, że mentol, który często w tych gumach jest, spowoduje nam oczywiście zmianę tego zapachu, ale też samo żucie gumy powoduje zwiększanie wydzielania śliny. No pobudza właśnie nam nasze gruczoły ślinowe, wydziela się większa ilość śliny, następuje samo oczyszczanie jamy ustnej przez własną ślinę. No dobrze, tylko też trzeba uważać z tym żuciem, żeby sobie z tą gumą nie usunąć na przykład plomby. No oczywiście, no ale to przy żuciu tej gumy strasznie, strasznie długo. Ja no bardziej tak. To jestem przeciwny temu, kiedy ktoś żuje gumę, niespecjalnie mogę się z tym pogodzić i ze mną rozmawiać. Chociaż można by powiedzieć, że jeżeli żuje i plomba została z gumą, to znaczy, że może i warto, bo jakaś próchnica pewnie była. Właśnie, nie do końca być może to wypełnienie się utrzymuje dobrze w zębie. A stosowanie dezodorantów do jamy ustnej, to takie psikanie. Są spreje, to generalnie określa się blokery nieświeżego oddechu. Występują, można je zakupić praktycznie w sklepach kosmetycznych. A na jak długo nam to wystarczy, to odświeżenie oddechu gumą, tym płukaniem, czy picie wody to akurat jest tu dobre. Natomiast ssanie tych pastylek zawierających cynk organiczny, na jak długo nam to wystarczy? Co jaki czas musimy stosować te odświeżacze? No jest to bardzo taki dobry i skuteczny sposób, kiedy nie mamy możliwości umycia zębów, bo znaleźliśmy się w sytuacji, gdzie musieliśmy spożyć jakiś tam pokarm, więc te preparaty spowodują zmianę tego zapachu, który wynika z tych spożywanych pokarmów. Natomiast właściwie, gdybyśmy po umyciu zębów dokonali jeszcze dodatkowego płukania jamy ustnej, czy też zastosowania tychże szprejów, tabletek, powinno nam to dokładnie wystarczyć do następnego posiłku. Panie doktorze, ale warto tutaj przypomnieć, że trzeba myć zęby, język też, bo na języku też są bakterie. Oczywiście, głównie w tylnej części języka, tam gdzie mamy do czynienia z brodawkami tak zwanymi nitkowatymi,
I tam osadzają się najczęściej nalot. Mhm. Tak, mamy szczotki do zębów, gdzie główka, ta druga strona główki szczotki służy, tam jest to taka mała skrobaczka, która służy do wyczyszczenia tejże grzbietowej części języka. No i teraz nawet policzki od strony środkowej też musimy umyć. Krótko mówiąc, bo inaczej to gdzieś tam ta próchnica się osadza, prawda? No, osadza się i to, co stomatolog najczęściej i powinien zwracać uwagę, to występowanie złogów nazębnych. Czyli ten kamień potocznie nazwany. No, sam nalot, a potem kamień nazębny, tak, który jest siedliskiem wszelkich drobnoustrojów. Mm-hmm. Paradontoza. No, odsłanianie się tych szyjek. Odsłanianie szyjek zębowych, mówiłem o tym. Krwawienie z dziąseł, tak? Zapobieganie temuż krwawieniu. Jak wiemy, krew bardzo łatwo się psuje. No i niestety ma wtedy. A dlaczego dziąsła nam krwawią? Tak przy okazji proszę powiedzieć. Dlaczego nam krwawią? Najczęściej w wyniku zapalenia dziąseł. Błony śluzowe, brodawek zębowych, tak? No jest to schorzenie, które tak ogólnie nazywamy parodontozą, tak? Przyczyna tej choroby leży w wielu miejscach, tak? Z genetyką włącznie, tak? Także, że wynika również z nieprawidłowej higieny jamy. Zawsze o tym trzeba pamiętać, że jest to pierwszy moment, pierwsza rzecz, która może mieć wpływ na powstanie tychże zapaleń, tak? Wady zgryzu. Także, że no nie chciałbym, że tak powiem, opowiadać o przyczynach, bo to trzeba, że tak powiem, stwierdzić zarówno badaniem klinicznym, bardzo często badaniami dodatkowymi, w jaki sposób, co jest przyczyną i w jaki sposób później tą chorobę leczyć. Panie doktorze, to objadanie się na noc, często lubimy sobie tam przed samym zaśnięciem zjeść potężną kolację, to też ma chyba wpływ później na nieświeży oddech. No te żołądek nie pracuje. Mamy mniejszą perystaltykę jelit. Mamy zalegania pokarmowe na ścianach żołądka. Prawda? Wobec tego mamy kłopoty z trawieniem, krótko mówiąc, z przesuwaniem się pokarmu w części dolne naszego przewodu pokarmowego. Czyli to taka prozaiczna przyczyna, żeby się nie objadać, tak? Mhm. No dobrze, czyli jeżeli mamy nieprzyjemny zapach, no i nie wiemy, co zrobić, to pierwsza rada taka, pójść do stomatologa. Pierwsza rada tak, bo być może to jest bardzo prozaiczna rzecz, którą bardzo łatwo możemy usunąć, to o czym mówiliśmy, czy to też kamień nazębny, nieprawidłowe szczotkowanie zębów, tak? Czy też porady dotyczące sposobów odżywiania. I być może tą przyczynę bardzo łatwo będzie można usunąć i będziemy zadowoleni. Natomiast tak jak z tej naszej rozmowy wynika, stomatolog w pewnym sensie jest tym pierwszym lekarzem, który te objawy wykryje, czy wykryje. Też dowiaduje się od nich, od pacjenta. A wobec tego może pokierować pacjenta. Tak, a panie doktorze, a czy może być tak, że pacjent, że ktoś ma nieprzyjemny zapach z ust i nie wie o tym? Nie zdaje sobie z tego sprawy. I idzie do stomatologa? A stomatolog o tym powie? To
dowiesz, no, mało prawdopodobne, tak mi się wydaje, że jednak ludzie wiedzą o tym, natomiast no, być może, że i też są takie sytuacje, że pacjent o tym nie wie, a stomatolog siedzący przecież bardzo blisko ust pacjenta, no ten zapach wyczuje. Wtedy może zadać ale pytania. Ale czy taki lekarz mówi pacjentowi, panu nieprzyjemnie pachnie z ust, czy nie? Pani redaktor. Czy jest to kłopotliwa sytuacja? Stomatologia to jest ta dziedzina medycyny, która jest intymną, intymną dziedziną. Prawda? Jest to jednak pacjent idzie do lekarza. Wobec tego jest to kontakt w cztery oczy, jak to mówimy, prawda, gdzie nawet wydaje się, że obowiązkiem lekarza jest swoje spostrzeżenie przekazać pacjentowi i powiedzieć, co może być, bo być może on sobie nie zdaje sprawy, że na przykład nie badając się już od dłuższego czasu ma zwiększony poziom cukru we krwi. A wobec tego na przykład początki cukrzycy. Choroby. Czyli dodatkowe badanie będzie potrzebne. Wtedy kieruje tegoż pacjenta, tak, do lekarza, czy pierwszego kontaktu, czy do innego specjalisty, tak, internisty, no nie wiem, żeby spróbować te badania przeprowadzić i wykluczyć ewentualność występowania tego schorzenia. Panie doktorze, czy ten nieprzyjemny zapach z ust to tylko na przykład mają starsze osoby, dużo młodych ma, tak? Czyli to dotyka każdego? Każdego dotyka. Mówiłem tu na początku przecież o najmniejszych nawet dzieciach. Tak? Także, że to nie ma wieku. I można się tego pozbyć. Tylko trzeba wiedzieć jak, a podaliśmy kilka i przyczyn i co na ten nieświeży oddech działa. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był dr Jacek Pypeć z Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Rock Parada.